Jestem tak podekscytowany wiosenną paradą, że aż gwiżdżę z radości. Widzisz? Ja też, Piotrusiu. Nie mogę się doczekać, aby pojawić się na paradzie i dostarczyć te wszystkie czekoladowe jajka dla dzieci. Czy myślałeś już o swej dekoracji? Piotrusiu, czy wszystko gra? O, Tomku, myślałem i myślałem, ale nie mam pojęcia, co zrobić. Chciałbym być pomalowany i być bardzo, bardzo kolorowy. Tak, Gabryś i Kuba wyglądali świetnie ze swoimi ozdobami. O tak, i ja chcę czegoś równie kolorowego i spektakularnego. Czegoś, co oddaje czar wiosny. Cóż, dzisiaj jest piękny wiosenny dzień. Rzućmy okiem i poszukajmy inspiracji. O-o! Ha! Kwiecień plecień! Lepiej znajdźmy schronienie, szybko, zanim naprawdę zacznie padać. To drzewo nas przykryje. O, zdążyliśmy! I w samą porę. Przynajmniej da nam to czas na zastanowienie się, jak udekorować cię na paradę. Trudno jest myśleć o wiosennych ozdobach podczas deszczu. To niezbyt wiosenne. Ale wiem, że nowe kwiaty pojawiają się podczas wiosennych deszczów. Tak, i słodkie zajączki. Tak, to o was mowa. Ha, Piotrusiu, spójrz! A co najlepsze, po deszczu pojawia się... Pojawia się Harold! Nie, nie mówię o Haroldzie. Spójrz na to. A, piękna tęcza. Widzicie to? Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy. Tyle kolorów. Co może być bardziej kolorowe i spektakularne niż tęcza? Tęcze z pewnością sprawiają, że czujesz wiosnę. Jeśli dojedziemy do końca tej tęczy, na pewno będę miał pomysł na wiosenną dekorację. Haroldzie, czy widzisz, gdzie kończy się tęcza? Wygląda na to, że kończy się po drugiej stronie wzgórza. Jedźcie za mną! Wow, ona jest ogromna! Jesteśmy prawie na miejscu. Uważajcie na wielką kałużę przed sobą. Dziękuję. Piotrusiu, uważaj! Wow! 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 Piotrusiu, wyglądasz tak kolorowo! Ty też, Haroldzie! Co? Rzeczywiście! Tęcza zniknęła. Cóż, nie cała tęcza. Wow! To jest prawdziwa wiosenna dekoracja! Dziękuję, że pomogłeś mi znaleźć moją dekorację na paradę, Tomku. Jestem tak kolorowy, jak chciałem. Tak, ja też dziękuję. Wygląda świetnie. Nie ma za co. A teraz wybaczcie, muszę znaleźć swoją własną dekorację. Do zobaczenia na paradzie! Do widzenia, Tomku! Do zobaczenia na paradzie! Kiedy gwiżdżesz bardzo głośno, ze strachu ptaszki odpływają. Spróbuj gwizdać cichutko, głośno i cicho, to przeciwieństwa są. Przeciwieństwa tak się różnią. Przeciwieństwa tak inne są. Jakie znasz przeciwieństwa? Zagrajmy w przeciwieństw grę. Góry są bardzo duże, piętrzą się na nieba tle. Kamyki mają mały rozmiar, duży i mały, to przeciwieństwa są. Ptaszki wysoko latają tam, popatrz Tylko przy ziemi kot siedzi sam. Wysoko i nisko to przeciwieństwa są. Słońce tak gorące jest, popatrz jak na niebie lśni. Zimny wiatr rozhulał się, gorący i zimny to przeciwieństwa są. Przeciwieństw w grę. Chmury skryły słońca blask i deszcz pada znów. To nie wygląda na wiosenny czas, lecz nagle wszystko zmienia się na wiosenną paradę słońca. Żółć, zieleń, niebieski, fiolet. Wiosenny czas, wiosenny czas. Tomek i Piotruś mają pomysł, by na paradę przygotować się. Małe zajączki też jadą, bo paradę zobaczyć chcą. Wiosenny czas, wiosenny czas. Jedźmy torami aż na koniec tęczy. Zobaczmy, co tam kryje się. Wyglądać chcemy pięknie na paradę. Dekoracji potrzeba nam. Wiosenny czas, wiosenny czas. Piotrusiu, spójrz, co z tobą dzieje się. Ten czas zmienia kolor farby twej. Czerwień, pomarańcz, żółć, zieleń, niebieski i fiolet. Ach, nagle wszystko zmienia się na wiosenną paradę. Słońce wyłania się, świeci mocno, a nad nami tęcza jest. W końcu przyszedł wiosenny czas. Raz i dwa, myj i czyść, porządkujmy razem i posprzątamy. Na błysk sprzątanie zabawą jest. Bałagan tutaj spory jest, na torach pudła leżą i trzeba już posprzątać je i poukładać, gdzie miejsce ich. Zróbmy to! Raz i dwa, myj i czyść, porządkujmy razem i posprzątamy. Na błysk sprzątanie zabawą jest. Od razu lepiej żyje się, gdy każda rzecz na miejscu jest. Sprzątać było miło, lecz teraz mam na wyścigi chęć. Udało się! Raz i dwa, myj i czyść, porządkujmy razem i posprzątamy. Na błysk sprzątanie zabawą jest. Raz i dwa, myj i czyść, porządkujmy razem i posprzątamy. Na błysk. Raz i dwa, myj i czyść, porządkujmy razem i posprzątamy. Na błysk sprzątamy. Ojej! Ależ ciemno i pochmurno jest tu nad wodą. Może powinienem wykorzystać moje magiczne życzenie urodzinowe, by przegonić chmury. Nie, pochmurne dni też są miłe. Działaj! Musisz zadziałać! Proszę, działaj! Szyper, czy wszystko w porządku? Nie, Tomku, nic nie jest w porządku. Przez te burze nie ma zasilania i latarnia morska nie działa. O nie! To nie wszystko! Tam jest łódź, która zbliża się do brzegu. Jeśli latarnia nie oświeci jej drogi, wpadnie prosto na nas. Próbowałem już wszystkiego, żeby to naprawić. A próbowałeś świecić tak mocno jak latarnia? Tak, tego też Zaraz, chwila. Nie, tego nie próbowałem. Jak chcesz to zrobić? Za pomocą magicznego urodzinowego życzenia. Chcę świecić tak mocno jak latarnia morska. Wow! Myślę, że to zadziała. O, żałuję, że nie mam okularów przeciwsłonecznych. Popatrz tam! Nie świecę wystarczająco mocno. Czy mógłbym świecić mocniej? Udało się! To zadziałało! Tak bardzo ci dziękuję, Tom... O, wybacz. Jak to się wyłącza? Dziękuję! Nie ma sprawy, kolego. Ale teraz jadę spełniać swe kolejne urodzinowe życzenia. Wszystkiego najlepszego, Tomku! Jak się dziś macie? Ja nauczyłem się dzisiaj czegoś bardzo ważnego. O informowaniu, że gdzieś się wybieram. Gdy Hirek miał wypadek i potrzebował kilku części, zdecydowałem, że mu pomogę. Pomyślałem, że pojadę do lasu, tam gdzie stał kiedyś Hirek, i znajdę jakieś części. Ale nikomu nie powiedziałem, dokąd jadę. Wtedy zaczęły się kłopoty. Stary tor się zapadł, a ja wpadłem do błota. Nikt nie wiedział, gdzie jestem i nikt nie mógł mi pomóc. Wołałem o pomoc, ale nikt mnie nie słyszał. Na szczęście Harold zobaczył mój dym. Wkrótce pojawiła się pomoc przyjaciół. Dlatego, że nie powiedziałem nikomu, dokąd jadę, to nikt nie wiedział, gdzie jestem. Miałem szczęście, że Harold mnie zobaczył. Dlatego nigdy nie zapomnijcie powiedzieć komuś, dokąd się wybieracie. Co jest najlepszego w posiadaniu magicznych życzeń urodzinowych? Chyba wszystko. Naprawdę wszystko. Teraz czego by tu sobie zażyczyć? Tomku! Tomku! Jak dobrze, że jesteś! Czy wszystko jest w porządku, proszę pana? Mamy poważny problem. Kuba pędzi z pełną prędkością i nie może się zatrzymać. Pędzi wprost na stację. O nie, jest pan pewien? Straciłem kontrolę! Nie mogę się zatrzymać! Jestem pewien. Jeśli zaraz nie zwolni, to rozbije się na stacji. Musimy coś wymyślić. Może postawmy ścianę. Ściana jest zbyt twarda. Gdyby w nią uderzył, na pewno zrobiłby sobie krzywdę. Nie mam innego pomysłu. Potrzebujemy czegoś miękkiego, żeby złagodzić uderzenie. Czegoś, co wygnie się jak guma, gdy on w to wjedzie. Tak jest! Chcę stać się elastyczny. I co to dało? Cóż, powinienem być teraz elastyczny i rozciągliwy. Mogę rozciągnąć się, by Kuba we mnie wjechał. Zatrzymam jego uderzenie, a jemu nic się nie stanie. Spróbujmy. Teraz albo nigdy. Chyba to się uda. To może zadziałać. Teraz czekamy na Kubę. No nie wiem, a może jednak się myliłem. Nadjeżdża! Zatrzymam cię, Kuba! Uratowałeś mnie, Tomku! Nie mam nawet jednej rysy na moim lśniącym lakierze! I naszą stację! Dziękujemy! Nie ma za co. Teraz jadę spełniać moje kolejne życzenia. Wszystkiego najlepszego! Moje następne magiczne urodzinowe życzenie będzie wspaniałe. Wymyślę coś naprawdę wspaniałego. Nie mogę się doczekać. A? Małpki, wracajcie! Zaraz, czy to są prawdziwe małpy? Ruzia, czy wszystko u ciebie w porządku? Och, Tomku, muszę zabrać te małpki z powrotem do parku zwierząt, ale za każdym razem, gdy się do nich zbliżam, one uciekają. Próbowałam skusić je pysznymi bananami, ale jak tylko mnie widzą, to uciekają. Wpadłem na pomysł. Ruziu, chodź za mną. Może małpki nie pójdą za tobą, tylko za bananem. Nie rozumiem, jak to? Sama zobacz. Chciałbym stać się niewidzialny. Tomku? Tomku? Gdzie się podziałeś? Tutaj jestem. Gdzie? Nie widzę cię. To dlatego, że jestem niewidzialny. To znaczy, że te małpki też mnie nie widzą. A która małpka oprze się latającemu bananowi? Ha! Zrobione! Małpki bezpiecznie wróciły do parku zwierząt. Uch, dziękuję, Tomku. I dobrze znowu cię widzieć. Wszystkiego najlepszego. Nie ma problemu. Od tego się ma przyjaciół. Zwierzęta uciekły gdzieś i późno jest. Co robić mam? Zrobią głodne się jedzeniem, więc zwabimy je. Och, nie zgubiły się. Zwierzęta uciekły gdzieś i późno jest. Co robić mam? Zrobią głodne się jedzeniem, więc zwabimy. Małpki kochają banany i zrywają z drzewa je. Przysmakiem padł bambusowy liść, może poczęstują się. Och, nie zgubiły się. Zwierzęta uciekły gdzieś i późno jest. Co robić mam? Zrobią głodne się jedzeniem, więc zwabi. Co robić mam? Zrobią głodne się jedzeniem, więc zwabimy je. Koale kochają eukaliptus jeść, on daje energię im. A słonik jabłka chrupać chce, wiadomo, nie od dziś. Och, nie zgubiły się. Zwierzęta uciekły gdzieś i późno jest. Co robić mam? Zrobią głodne się jedzeniem, więc zwabimy je. Hop, 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 wysoko, tak, tak, tak. Chmury pływają. wysoko, tak, tak, tak. Chmury płyną w górze, zobacz sam. Zagrajmy razem w grę. Co w tych białych kształtach skrywa się? Sodor skąpany jest w słońcu, wiosna jest tu. Gruby zawiadowca planuje coś, lecz nie puszcza pary z ust. Jeśli chcecie wiedzieć, co zaplanowałem wam, wytężcie umysł już, wskazówek szukać czas. Tu na drzewie wisi namalowana jedna z nich i mówi, możesz przejechać po nim albo mknąć pod nim. Chyba wiem, co to jest. To most, a tu wskazówka numer 2. Wielkanoc, mała rzecz, której dzieci szukać chcą. Nie wygląda jak koło, ten kształt to jest owal. Chyba znam odpowiedź już, to wielkanocne jajo. Sodor skąpany jest w słońcu, wiosna jest tu. Gruby zawiadowca planuje coś, lecz nie puszcza pary z ust. Wytężcie umysł już, wskazówek szukać czas. Teraz powiedz, gdzie śnimy kolorowo. Ja wiem, gdzie to jest. To dom kowo. Spójrz na Kubę i Gabrysia, pokryci farbą są. Co to za hasło jest? Wiosenna parada, wiosenna parada, hurra! Sodor skąpany jest w słońcu, cieszymy się. Wskazówki znaleźliśmy, brawa dla nas. Wiosennej parady czas. Jak się dziś macie? Ja nauczyłem się dzisiaj czegoś bardzo ważnego. O popisywaniu się. Kuba jest bardzo dumnym parowozem. Lubi opowiadać, że jest we wszystkim najlepszy. Pewnego dnia w zajezdni Filip opowiadał mi i Kubie, jaki jest silny i jakie ciężary może uciągnąć. Zamiast go zignorować, Kuba postanowił się popisać i udowodnić, że jest najsilniejszy. Wtedy zaczęły się kłopoty. Kuba zabrał za ciężki ładunek, który zepchnął go z torów aż na brzeg wiaduktu. Na szczęście był tam Filip i mu pomógł. Kuba zdał sobie sprawę, że nie powinien zabierać więcej niż może uciągnąć. Przez to popisywanie nie stał się silniejszy czy mądrzejszy. Dlatego nigdy nie warto się popisywać. Okej, moje następne magiczne urodzinowe życzenie musi być wyjątkowe. Ach, co ja w ogóle mówię? One wszystkie były wyjątkowe. O co poprosić tym razem? Ała, 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 ała. Ała, Harold, ała. Co się stało? Chcesz usłyszeć krótką wersję historii czy długą? Krótką. Zepsułem się. A długa wersja? Zepsułem się. Aha. Bardzo mi przykro, Haroldzie. Najgorsze jest to, że muszę dostarczyć tę dostawę jak najszybciej. A most nie działa. Co za pech. Ale chyba wiem, jak ci pomóc. Chcę się stać helikopterem! Ważna dostawa, mówisz? Nie ma sprawy, już się robi. Tylko uważaj, towar jest bardzo ciężki. Wow! Uwielbiam być helikopterem. O, faktycznie bardzo ciężkie. O tak! Już prawie. O! Spokojnie. Dam radę. Tak jest. Mam nadzieję, że Tomek dał sobie radę. Tomku, to było wspaniałe! Udało ci się! I to nie wszystko. Zabrałem inżyniera, żeby cię naprawił. O, Tomku, jesteś najlepszy. Mam nadzieję, że będziesz miał najlepsze urodziny na świecie. Jak się dziś macie? Ja nauczyłem się dzisiaj czegoś bardzo ważnego. O tym, jak być użytecznym. Gdy chudy zawiadowca uznał 2 koła ze swojego roweru za najlepsze, nie zgodziliśmy się. Każdy uważał, że jego liczba kół jest lepsza. Bercia chwaliła 4 koła, a ja myślałem o moich wspaniałych 6. Szymek ma ich aż 20. Choć i tak wpadł w kłopoty, gdy wiózł księżną i księcia na przyjęcie do zamku. Chciałem mu pomóc, ale tor był zablokowany i wtedy pojawiła się Bercia. Niestety z jednego z jej kół zeszło powietrze. I w końcu to Harold poleciał z księżną i księciem na zamek. Nauczyliśmy się, że nieważne ile mamy kół, każdy z nas pomógł książęcej parze w podróży. Każdy coś potrafi i może być użyteczny. Trzeba tylko odkryć i zadbać o swój talent. Ostatnie magiczne urodzinowe życzenie było super! Czy kolejne będzie tak samo ciekawe? Na pewno! To zapach dymu. Pomocy! Pomocy! Chyba Basia potrzebuje pomocy. Basiu, co się stało? Ach, Tomku, ta stodoła się pali, ale jest zbyt daleko od torów, bym mogła coś zrobić. Nie mogę dosięgnąć. Spójrz! O, a gdzie jest wóz strażacki Felek? On mógłby ugasić pożar. Gasi inny pożar w cukierni. Ktoś bardzo mocno przypalił ciasto. Jakie ciasto? Tort urodzinowy? Co? Nie, to było wtorkowe ciasto. Tak, bo dzisiaj mamy wtorek, tak. Tak czy inaczej, musimy coś zrobić z tym pożarem. Och, gdyby tylko był tu wóz strażacki, który może przemieszczać się poza torami. Powinno się udać. Chcę się stać wozem strażackim. Wow! Tomek wóz strażacki! Strażak Tomek gotowy! Do akcji ratowniczej! Kocham jazdę poza torami! Czas ugasić pożar! Ha! Wygląda na ugaszony! Tomku! Ha? Jeszcze w tym miejscu! Ups! Ha. Tak bardzo ci dziękuję, Tomku! Jesteś wybawcą! Cieszę się, że mogłem pomóc! I wszystkiego najlepszego, Tomku! Pomóżmy kształty znaleźć mu. Kwadrat 4 równe boki ma, więc zmieści się właśnie tu. Trójkąt 3 boki ma zaś, więc tutaj wpasuje się. Koło okrągłe całe jest i tutaj ładnie zmieści się. Jajko ma kształt, pasuje więc beczka ta. Prostokąt 2 dłuższe boki ma, do środka zmieści się raz, dwa. Raz, dwa. Patrz, kształty wszędzie są, tak ich wiele. Czy wiesz, że każdy kształt inny jest? Sprawdźmy, jak nazywać je. Uważaj! Trzeba uważać! Wszystko w porządku, Piotrusiu? Niedawno jednym z moich kół najechałem na głaz i wypadłem z torów. Bardzo mnie wtedy bolało. O nie! Tak mi przykro, Piotrusiu. Teraz boję się, że sytuacja się powtórzy, albo stanie się coś gorszego. Tak, wypadki czasem się zdarzają. Staramy się zachować ostrożność i uważamy na to, co robimy, ale i tak mogą się przydarzyć. Najważniejsze jednak, żeby o takim wypadku powiedzieć komuś dorosłemu. Naprawdę? A dlaczego? No wiesz, kiedy będziesz miał wypadek i coś sobie zrobisz, musisz powiedzieć o tym dorosłemu, bo oni wiedzą, jak nam pomóc. A jeśli twój wypadek polega na tym, że coś upuścisz albo zepsujesz, to kiedy powiesz o tym dorosłemu, on pomoże ci posprzątać bałagan. Czy masz na myśli powiadomienie kogoś takiego jak gruby zawiadowca? Tak, właśnie to mam na myśli. Zrobiło mi się dużo lepiej. Dziękuję ci, Tomku. Piotrusiu, uważaj na ten głaz! Ała, ała, ała! Piotrusiu, nic ci się nie stało? Zraniłem się, ale wiem, co muszę zrobić. Muszę powiedzieć o tym grubemu zawiadowcy. Tak trzymaj, Piotrusiu. Dam radę. Au, dam radę. Au! Jestem przy tobie, Piotrusiu. Zawiadowco! Gruby zawiadowco! Piotrusiu, co się stało? Wjechałem na głaz, który leżał na torach i bardzo mnie boli. O, dobrze zrobiłeś, że mi o tym powiedziałeś, Piotrusiu. Jedź za mną, zaraz ci pomożemy. Ani się obejrzysz, a poczujesz się lepiej. Tomku, bardzo ci dziękuję, że wytłumaczyłeś mi, jak ważne jest powiadomienie kogoś dorosłego. Zawsze do usług, Piotrusiu. O nie! Kubo, nic ci się nie stało? Musimy powiadomić kogoś dorosłego, żeby pomógł nam posprzątać ten bałagan. Jedź za mną! Dzięki magicznym życzeniom te urodziny są najlepsze na świecie. Nie mogę uwierzyć, jak to wszystko szybko się dzieje. Przy dobrej zabawie czas szybko upływa. Zastanawiam się, czego teraz sobie zażyczyć. Tobiku! Tobiku! To brzmi jak głos Hani. Mam nadzieję, że ma się dobrze. Och, Tobiku! Gdzie jesteś? Haniu, co się stało? Och, Tobik i ja wjeżdżaliśmy na szczyt Gabrysiowego wzgórza, gdy nagle łańcuch łączący nas ze sobą urwał się. Zjechałam w dół na drugą stronę i rozdzieliliśmy się. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Ojej, jestem pewien, że razem go znajdziemy. Ale on może być przecież gdziekolwiek. Nigdy go nie znajdziemy. A gdybyśmy wcale nie musieli go szukać, sprawmy, by to on znalazł nas. Co masz na myśli, Tomku? Cóż, im większy jesteś, tym łatwiej cię zobaczyć. Chcę być olbrzymem! Wow! Tomku! Tomku! Tutaj! O, Tomku! Jesteś olbrzymem! Dokładnie tak! Wow! Ups! Przepraszam! Przepraszam. O, Tomik na pewno cię teraz zobaczy. O, Haniu, gdzie jesteś? Haniu! Tomek? Tomek! Ha! Tam jest! Hania, odnalazłem cię. To wszystko dzięki Tomkowi. I wszystkiego najlepszego. Ach. Przyjemność po mojej stronie. A teraz jadę spełniać kolejne życzenia urodzinowe. Nie mogę się doczekać, aby wykorzystać kolejne magiczne życzenie urodzinowe. O co by tu poprosić? Nie. To wszystko nie tak. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Cześć, Kubo. Co się stało? Muszę posprzątać stację, ale tylko spójrz. Jest cała pokryta błotem. Na pewno sam się zaraz ubrudzę. O, to niedobrze. To jeszcze nic. Najgorsze jest to, że nie mam już mydła. Ojej, to rzeczywiście nieciekawa sytuacja. Jak ja teraz posprzątam tę stację? Co powiesz na magiczne życzenie urodzinowe? Naprawdę? Poprosisz o więcej mydła? Nie, o coś o wiele lepszego. Życzę sobie, by być w środku wielkiej, mydlanej superbańki. Dzięki superbańce poskaczę sobie po całej stacji i dokładnie ją umyję. Jesteś geniuszem, Tomku! Dziękuję, Kubo. Teraz tylko... Wow! Wow! Bardzo się ślizgam. Muszę to opanować. Wow! Chyba już wiem, jak tym sterować. Wyczyśćmy stację. Wow! Wow! Stacja jest czysta. Tadam! A ja nie ubrudziłem się nawet odrobiną błota. Dziękuję, Tomku. Od tego się ma przyjaciół. I wszystkiego najlepszego. Dzięki! Na razie, Kubo. Wykorzystałem już tyle magicznych życzeń urodzinowych, że aż się zmęczyłem. Co ja mówię? Mógłbym to robić cały dzień. O co poprosić tym razem? O, to Gabryś uciął sobie drzemkę na torach. Wstawaj, kolego! A, Tomek! Tak, dobrze cię widzieć. Wszystko tutaj jest w porządku. O, jesteś pewien? Nie, to znaczy tak. Nie, Tomku, nic nie jest w porządku. Co się stało? Zepsułem się, a wiozę mnóstwo pasażerów, którzy chcą dotrzeć do celu na czas. Nie są zbyt zadowoleni, sam posłuchaj. Może ja ci pomogę? Jest już za późno. Mamy ogromne opóźnienie. Potrzebna byłaby super szybka lokomotywa, aby dowieźć ich do celu na czas. Mogę być super szybką lokomotywą. Chcę osiągnąć super prędkość. Nic się nie wydarzyło. Przecież jeszcze się nie ruszyłem. Podłączmy twoje wagony. O nic się nie martw, Gabrysiu. Zawiozę twoich pasażerów i wrócę, zanim zdążysz powiedzieć: o, to niemożliwe! No nie wiem, umiem to powiedzieć całkiem szybko. O, to nie... Możliwe! Ojej, Tomku, już wróciłeś! Tak jak mówiłem. Ale była zabawa. Cieszę się, że ci pomogłem, Gabrysiu. Dziękuję, Tomku. Niedługo na pewno ktoś przyjedzie mnie naprawić. A ty jedź, spełniaj swoje życzenia urodzinowe. Tak zrobię. I wszystkiego najlepszego! Jak się dziś macie? Ja nauczyłem się dzisiaj czegoś bardzo ważnego. O determinacji. Gdy Marta pojechała do maszynowni na naprawę, zawiadowca poprosił Tracha, by ją zastąpił. Ale gdy Trach przetaczał nieznośne wagony, okazało się, że były naprawdę nieznośne. Tobik i Hania poradzili mu, żeby był wobec nich stanowczy. Bo tak właśnie robi Marta. Choć praca była bardzo ciężka, Trach się nie poddał. Wziął głęboki wdech i pokazał nieznośnym wagonom, kto jest szefem. Wkrótce miał wszystko pod kontrolą. Nawet nieznośne wagony. A gdy wróciła Marta, podziękowała mu za wspaniałą pracę. Bo determinacja i niepoddawanie się pomagają wykonać pracę. Cóż za piękny wiosenny dzień na wyspie Sodor. Wiosna to moja ulubiona pora roku. Zgadzam się, Piotrusiu. A żeby uczcić początek wiosny, będziemy mieli wyjątkowe wydarzenie. Powie nam pan, co to będzie za wydarzenie? Cóż, aby dowiedzieć się, jakie to wydarzenie, będziecie musieli znaleźć 4 wskazówki rozsiane po całej wyspie Sodor. Niektóre z nich to graffiti wykonane przez tajemniczego artystę. A teraz hop do pierwszej wskazówki, a będziecie o krok bliżej rozwiązania. Cóż, zawiadowca powiedział hop do pierwszej wskazówki, więc jedźmy za tymi zajączkami. Gdzie pokicały zajączki? Piotrusiu, spójrz! Zając? To musi być pierwsza wskazówka. Możesz przejechać nade mną lub pode mną. Wybór należy do ciebie. Przejedź zaraz pode mną, a do drugiej wskazówki dojedziesz. Co to może znaczyć? Możesz przejechać nade mną lub pode mną. Może to tunel? Ale nie możesz przejechać nad tunelem, Tomku. Może to... most! Ha! To druga wskazówka. Aby kontynuować podróż, szukać wskazówek musisz ciągle. Dzieci szukają o tej porze roku słodyczy, które nie są do końca okrągłe. Nie do końca okrągłe? Co to może być? Cóż, jak coś jest okrągłe, to wygląda jak kula, na przykład słońce. Więc jeśli nie jest do końca okrągłe, może być owalne. Czekoladowe jajka. Jajko! Trzecia wskazówka. Aby znaleźć ostatnią wskazówkę, musisz ruszyć głową. Budzisz się tam rano i wracasz wieczorem, by dzień zacząć na nowo. To musi oznaczać, że musimy jechać do Domkowa. A jaka jest ostatnia wskazówka, Tomku? Wskazówka? Nie wiem, w jaką grę gracie, ale niektórzy z nas muszą skupić się na pracy. Co? Co się dzieje? O, cóż za zniewaga! Mnie też udekorowano. Czyż nie wyglądam niesamowicie? O tak, Kubo. Chwileczkę. Jajka? Zajączki? Most? Dekoracje? Jasne! Wydarzeniem specjalnym jest wiosenna parada na wyspie Sodor. Oczywiście! To wiosenna parada! Dzień, w którym lokomotywy są udekorowane i przynoszą czekoladowe jajka na most, żeby zajączki mogły je schować, a dzieci mogły ich później poszukać. Zrobiliśmy to! Rozwiązaliśmy zagadkę! Dobra robota, Tomku i Piotrusiu. Odgadliście rozwiązanie. Ale... kto za tym wszystkim stał, proszę pana? To byłem ja. To pan jest tajemniczym artystą? Mów mi, Zawiado da Vinci. Byłem tak podekscytowany tą paradą, że chciałem zrobić coś wyjątkowego. Na tym zabawa się nie kończy. Każdy musi zostać udekorowany. A więc do dzieła. Jak mam się przystroić na paradę, Tomku? Nie jestem pewien, Piotrusiu, ale pomogę ci coś wymyślić. Chodźmy! Te magiczne urodzinowe życzenia to super zabawa! Nie mogę się doczekać, aż wymyślę, jakie będzie moje następne życzenie. O co by tu poprosić? O nie! To brzmiało jak głos Karolka. Powinienem sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku. Cześć, Karolku. Czy wszystko w porządku? Nie, Tomku. Nic nie jest w porządku. Przez przypadek upuściłem moją skrzynię do wody, a potrzebuję ją odzyskać. Cóż, może ja ci pomogę. Doceniam twój zapał, Tomku, ale niby jak? Z tego co wiem, lokomotywy nie potrafią pływać. A co jeśli nie byłbym lokomotywą, a łodzią podwodną? Chcę się stać łodzią podwodną. Tomek, łódź podwodna? Dziękuję. Cieszę się, że mogę pomóc. Znajdę skrzynię i zaraz wrócę. O! Witajcie, małe rybki. O, tu jesteś. O nie. Skrzynia zaplątała się w wodorosty. Będę potrzebował pomocy. Udało im się! Mam ją! Tak jest! Zadanie wykonane! Nie udałoby mi się bez ciebie, Tomku. I bez pomocnych rybek. Nie ma sprawy. Miłego dnia, Karolku! A, Tomku! Jeszcze jedno! Wszystkiego najlepszego! Jak się dziś macie? Ja nauczyłem się dzisiaj czegoś bardzo ważnego. O współpracy. Gdy ktoś się wykolei, wtedy kamuś często przyjeżdża z pomocą. Ale gdy z torów wypadł kamuś, to nikt nie potrafił mu pomóc. Każdy chciał być tym, który go uratuje, i każdy myślał, że da sobie z tym radę, bez pomocy przyjaciół. Ale kamuś jest wielkim i ciężkim dźwigiem i mimo naszych wysiłków nikomu nie udało się go podnieść. Wtedy kamuś powiedział, że to uda się tylko dzięki współpracy. Pracowaliśmy jako zespół. Kamuś był ciężki, ale w końcu udało nam się postawić go na tory. Dzięki współpracy można dokonać czegoś, co nie udaje się w pojedynkę. Dlatego współpraca jest naprawdę ważną sprawą. Jestem taki szczęśliwy, że mogłem użyć moich urodzinowych życzeń, by pomóc przyjaciołom. Myślę, że nadszedł wreszcie czas na urodzinową imprezę. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy. Proszę o wspaniałą urodzinową imprezę. O, gdzie się podziała magia? Para powinna być złota. Coś jest nie tak. Spróbuję jeszcze raz. Życzę sobie urodzinowej imprezy. O nie, skończyły mi się życzenia. Musiałem wszystkie je zużyć. Powinienem był je liczyć. No i nici z mojej urodzinowej imprezy. Tomku, potrzebuję twojej pomocy. Wybacz, Piotrusiu, ale nie mogę ci pomóc. Wykorzystałem już wszystkie magiczne życzenia. To nic. Jedź za mną. Dobrze, Piotrusiu, chętnie ci pomogę, nieważne czy przy pomocy życzeń, czy bez nich. Jesteśmy na miejscu. Jestem ciekaw, z czym chcesz, żebym ci pomógł. Tomku, to czego chcę, to żebyś dobrze bawił się na swojej imprezie urodzinowej. Wszystkiego najlepszego! Ale jak to? Tomku, użyłeś magicznych życzeń urodzinowych, by wesprzeć swoich przyjaciół, gdy potrzebowali twojej pomocy. Jesteś najlepszym przyjacielem na świecie, a urodzinowe przyjęcie to nasz sposób na podziękowanie ci. Najlepsze życzenie to mieć takich przyjaciół jak wy. Dziękuję wam, kochani! Wszystkiego najlepszego to urodzinowa piosenka jest. Wszystkiego najlepszego to urodzinowa piosenka jest. Prezent czeka już, życzenie pomyśl, hej, wspomnienia piękne miej. Tomek z przyjaciółmi tu czekają na ciebie już, świętujemy ciuch, ciuch, ciuch. Wszystkiego najlepszego to urodzinowa piosenka jest. Wszystkiego najlepszego to urodzinowa piosenka jest. To urodzinowa piosenka jest. Och, jak wspaniale jest mieć te magiczne życzenia urodzinowe. Mogę życzyć sobie czegokolwiek. Dokładnie wiem, o co teraz poproszę. Chciałbym dostać balony. Balony? Rebeka? Och, nie! Moje balony! Och, Tomku, przewoziłam balony i przez przypadek je puściłam. Teraz już ich nie odzyskam. Nie bądź tego taka pewna, Rebeko. Wykorzystam moje życzenie urodzinowe. Chciałbym umieć latać jak balon. O! Tomku, uważaj! Zbiorę wszystkie balony! Prawie skończyłem! O nie, nie dam ci uciec! Wow! Mam cię! O, Tomku, udało ci się! Teraz muszę wrócić na ziemię. Proszę, Rebeko, bukiet balonów. Wszystkie bezpiecznie razem. Nie wiem, jak mam ci dziękować, Tomku. Przyjemność po mojej stronie. A po co ci te balony? Nie szykujesz chyba żadnej imprezy niespodzianki, ha? Nie, nic z tych rzeczy. Zmieńmy temat. To mi coś przypomniało. Tomku, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, Rebeko. A teraz jadę dalej. Czas wykorzystać kolejne urodzinowe życzenia. Jak się dziś macie? Ja nauczyłem się dzisiaj czegoś bardzo ważnego. O przyznawaniu się do błędów. Święta to naprawdę wyjątkowy czas, ale także i bardzo pracowity. Zwłaszcza na Sodorze. a gdy ktoś się śpieszy, to łatwiej dochodzi do wypadków. Tak właśnie było, gdy Karolek upuścił skrzynię. Nie chciał mieć kłopotów, więc ją dobrze ukrył i nikomu nic nie powiedział. To spowodowało chaos i opóźnienia. Karolek przez cały dzień martwił się tym, co zrobił. Ale na szczęście zawartość się nie zniszczyła. Karolek zdał sobie sprawę, że powinien się przyznać, zamiast chować te skrzynie. Bo najlepiej być zawsze uczciwym i mówić prawdę. Dlatego zawsze dobrze przyznawać się do błędów. Jaki kolor kocha Tomek? Niebieski. Tak jak niebo, jak ten ptaszek i jak on sam. Jaki kolor kocha Piotruś? Zielony. Tak jak trawa i jego lakier. Zielony. To nasz zawiadowca. Chyba pomoc mu przyda się. Chciał pomalować wagony, lecz farby za mało jest. Chciał pomalować na mnóstwo kolorów, lecz mało farby ma. Czerwony, niebieski, żółty to tylko kilka barw. Co tu robić, co tu robić? Och nie, spójrz, potknął się. Te kolory się wylały i teraz mieszają się. To fioletowy, zupełnie jak Karol. Mieszajmy kolory, co to za kolor jest? Fioletowy, tak jak Karol, czerwony z niebieskim, o tak! Mieszajmy kolory, stworzymy tęczę barw. Mieszajmy kolory, czerwony z żółtym, raz, dwa! To jest kolor pomarańczowy, piękny jest. Kolory razem twórzmy, ciekawie jest mieszać je. Niebieski i żółty tworzą zielony, Piotrusiu, zupełnie jak ty. Mamy teraz wiele farb, dzięki wam dwóm. Gruby zawiadowca ma teraz mnóstwo kolorów. Mieszajmy kolory, stworzymy tęczę w mig. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Moje urodziny. Mam 13 magicznych urodzinowych życzeń. Czego powinienem zażyczyć sobie najpierw? Pomocy! Pomocy! Słyszę, że Piotruś może być w tarapatach. Piotrusiu, co się stało? Och, Tomku, wiozłem bardzo ważną dostawę jedzenia do parku zwierząt. Ale zbyt gwałtownie zahamowałem przed światłami i wszystko się wysypało. I teraz mrówki zabrały jedzenie. Spójrz, tam biegną. Ojej, jestem za duży, żeby wejść pod ten kamień. Jedzenie przepadło. Pomogę ci, Piotrusiu. Wykorzystam jedno z moich życzeń urodzinowych, by stać się malutki jak mrówka. Wtedy na pewno zmieszczę się pod kamieniami. Życzę sobie być malutki jak mrówka. Tomku, gdzie jesteś? Jestem tu na dole, Piotrusiu. Ha, spójrz na siebie. Jesteś maleńki jak mrówka. Dokładnie tak. Nie martw się, Piotrusiu. Wracajcie i oddajcie jedzenie. Ten malutki pościg dobiegł końca. Oddajcie jedzenie mojego przyjaciela. One są po prostu głodne, ale nie mogę im oddać jedzenia Piotrusia. Na pewno wymyślę coś, żeby im pomóc. Już wiem! Pyszne jabłuszka dla głodnych mrówek. Już się robi. Uwaga, tam na dole! Teraz twój wagonik jest pełen jedzenia i możesz dostarczyć go do parku zwierząt, Piotrusiu. Bardzo ci dziękuję, Tomku. Nie ma sprawy. Jadę wykorzystać kolejne urodzinowe życzenia. Do zobaczenia, Tomku. O, i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, Piotrusiu.